Warszawa jest miastem przedsiębiorczym. Warszawa to miasto, które gości dzisiaj ponad 370 tysięcy przedsiębiorstw, więc nic dziwnego, że stawiamy w ramach środków unijnych również na przedsiębiorczość. Takie projekty jak Centrum Przedsiębiorczości Smolna czy Centrum Kreatywności Targowa będą bazą do realizacji kolejnych przedsięwzięć, które będą współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zależy nam na tym, żeby w projektach, które znajdą się w nowej perspektywie, jak najwięcej było mowy o tym, jak wspierać nowe firmy, jak zapewnić im finansowanie, ale przede wszystkim również jak dać im ten rodzaj wsparcia, którego dotychczas nie otrzymywały, wsparcia w swojej internacjonalizacji. Firmy, które będą współpracowały z miastem stołecznym Warszawą, będą miały okazję współuczestniczyć w targach, misjach gospodarczych, ale także będą otrzymywały wsparcie w ramach tego, w jaki sposób nie tylko rozwinąć swoje skrzydła tu w Warszawie, ale w jaki sposób wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe, nie tylko w Unii Europejskiej, ale również poza granicami naszego kontynentu.